Cześć, nazywam się Marcin Mąkosa, reprezentuję Ochotniczą Straż Pożarną w Mąkosach Starych. W dniu dzisiejszym, razem z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, przedstawimy Wam nasze działania związane z ochroną środowiska. Nasze działania sprowadzają się m.in. do szeroko zakrojonej kampanii związanej z segregacją śmieci oraz ich odpowiednią utylizacją. Kolejne działania to oczyszczanie miejscowych ujęć wodnych oraz oczyszczanie ciągów wodnych. Spójrzcie sami. Ważnym elementem ochrony środowiska jest współpraca z Lasami Państwowymi, w ramach której angażujemy się w zadrzewianie terenów leśnych. Bardzo ważnym elementem ochrony środowiska jest przeciwdziałanie zaśmiecaniu lasów oraz środowiska naturalnego i oczyszczanie terenów leśnych. Prowadzimy również działania związane z oczyszczaniem instalacji służącej do gromadzenia deszczówki. Jednym z kluczowych elementów naszej działalności jest prewencja w obszarze monitorowania obszarów leśnych pod kątem niekontrolowanych źródeł ognia w okresie suszy. Pamiętajcie, więcej działań prewencyjnych to mniej działań operacyjnych. OSP Mąkosy Stare pozdrawia.